wiesz, że Jezus bardzo cię miłuje? Czy wiesz, że On za nas zmarł? Tę wielką miłość Biblia opisuje. Biblia, ten Boży dar dla ludzi. Czytaj Biblię, czytaj Biblię, szukaj w niej żywota słów. Czytaj Biblię, czytaj pilnie, innym ludziom o niej mów. Czytaj Biblię, szukaj w niej żywota słów. Czytaj Biblię, czytaj pilnie, innym ludziom o niej mów. Czy wiesz, że Jezus taki jak ja dziecię swym uczniom za przykład dał? I rzekł, jeżeli tacy nie będziecie, nikt do królestwa chwał nie wejdzie. Czytaj Biblię, czytaj Biblię, szukaj w niej żywota słów. Czytaj Biblię, czytaj pilnie, innym ludziom o niej mów. Czytaj Biblię, szukaj w niej żywota słów. Czytaj Biblię, czytaj pilnie, innym ludziom o niej mów. Pamiętam, że choć jestem jeszcze mały, za Zbawcą w ślad muszę iść. On chce mnie ubrać w szatę czystą, białą, bym kiedyś mogła z Nim żyć na wieki. Czytaj Biblię, szukaj w niej żywota słów. Czytaj Biblię, czytaj pilnie, innym ludziom o niej mów. Czytaj Biblię, szukaj w niej żywota słów. Czytaj Biblię, czytaj pilnie, innym ludziom o niej mów. Ewangelia według świętego Marka. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zaraz też duch wyprowadził go na pustynię. 40 dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali mu. Początek działalności Galilei. Pół wiernego Jana, Jezus przybył Galilei i głosił Ewangelię Bożą, mówiąc: nadszedł czas, zbliża się Królestwo Boże, nawróćcie się, uwierzcie w Ewangelię. Powołanie rybaków na łódki. Kiedy szedł nad morzem galilejskim, zobaczył Szymona i Andrzeja, brata Szymonowego, zarzucających sieć w morze. Byli bowiem rybakami i powiedział im Jezus: chodźcie za mną, a nauczę was rybakami ludzi. I zaraz porzuciwszy sieć, poszli za nim. Nieco dalej zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza i jego brata Jana,
kiedy właśnie naprawiali sieci w łodzi. I zaraz ich wezwał. I zostawiwszy w łodzi swego ojca Zebedeusza, razem z najemnikami poszli za nim. Uzdrowienie opętanego. I weszli do Kapernaum. I zaraz by szabat zaczął nauczać w synagodze i byli pełni podziwu jego nauki, bo nauczał ich mocą, a nie jak nauczyciele pisma. Zaraz ten znalazł się w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego i zaczął krzyczeć: czego chcesz od nas, Jezusie z Nazaretu? Chcesz przyszłość nas zgubić? Wiem, kto jest święty Boga, a Jezus nakazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. I duch nieczysty, szarpanąwszy nim, wyszedł z niego z wielkim krzykiem. I wszyscy osłupieli. Tak jeden mówił do drugiego: co to takiego, nowa nauka? On siłą narzuca swoją wolę, nawet duchom nieczystym, i są nieposłuszne. I zaraz wieści o nim rozeszły się wszędzie, po całej ziemi galilejskiej, i na uzdrowienia. I zaraz wyszli z synagogi i przyszli Kuben i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A teściowa Szymona leżała z gorączką. Mówią mu zaraz o niej. I poniósł ją, chwyciwszy za rękę, i opuściła ją gorączka i usłyszała mu. A kiedy nastał wieczór i słońce już zaszło, sprowadzono do niego wszystkie chory i opętane. W końcu całe miasto zbiegło się przed drzwiami i uleczył wielu cierpiących na różne choroby. Wypędził wiele złych duchów, a nie pozwalał czartom mówić, ponieważ znały go. Wczesnym zaś rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, poszedł na miejsce samotne i tam się modlił. Pobiegł też za nim Szymon ze swymi towarzyszami. A kiedy go znaleźli, powiedzieli mu, że wszyscy go szukają. I odpowiedział im: chodźmy gdzie indziej, do sąsiednich okolic, abym i tam mógł nauczać. Bo to przecież wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w synagogach i wyrzucając złe duchy. A oto przyszedł do niego pewien trędowaty i upadłszy na kolana, prosił go mówiąc: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A on zdjął tę litością, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. Z Ewangelii świętego Marka. Gdy po pewnym czasie wrócili do Kafarnaum, usłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tu tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił im naukę. Wtem przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: czemu on tak mówi? On bluźni, któż może odpuszczać grzechy, prócz jedynego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć, wstań, weź swoje łoże i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Rzekł do paralityka: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. Potem wyszedł znów nad jezioro. Cały lud przychodził do niego, a on go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu,
stole wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim, niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to i rzekł do nich: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród ciebie Pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy w ów dzień będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepalną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Pustkanie kłosów w szabat. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat, pośród zbóż uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy, na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co czynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom. I dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Uzdrowienie człowieka z bezwładną ręką. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał bezwładną rękę. A oni obserwowali Jezusa, czy uzdrowił w szabat, ponieważ chcieli Go oskarżyć. Wtedy powiedział do człowieka z bezwładną ręką: wyjdź na środek. Ich zaś zapytał: czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle czynić? Ratować życie, czy zabić? Lecz oni milczeli i spojrzał na nich z gniewem, zasmucony z powodu niewrażliwości ich serca, a do tego człowieka powiedział: wyciągnij rękę. Wyciągnął, a jego ręka stała się znowu sprawna. Faryzeusze zaś wyszli zaraz i naradzali się z zwolennikami Heroda, w jaki sposób go zabić. Wydarzenie nad brzegiem jeziora. Jezus odszedł ze swymi uczniami w stronę jeziora, a szedł za Nim tłum ludzi z Galilei i Judei, z Jerozolimy, Idumei, z Jarodania oraz z okolicy Tyronu i Sadonu. Przychodzili do Niego, gdy słyszeli o tym, co czyni. Ze względu na tłum, który na Niego napierał, polecił swoim uczniom, aby łódka była dla Niego zawsze przygotowana. Wielu bowiem uzdrowił i dlatego wszyscy, którzy byli chorzy, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Na Jego widok duchy nieczyste padły przed Nim i wołały: Ty jesteś Synem Bożym. Lecz On stanowczo im nakazywał, aby Go nie ujawniały. Wybór 12. Potem wyszedł na górę i przywołał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił 12, których nazwał apostołami, aby z Nim byli, jak mógł ich wysyłać na głoszenie nauki. I aby mieli władzę wyrzucać demony. Tak więc ustanowił 12. Szymona, któremu nadał imię Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Bonagardes. To znaczy synowie Grom: Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona, Kanejczyka, Judasza i Iskariotę, który go zdradził.
Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posiedzieć się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana, jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone? Takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest ze sobą skłócony, to nie może się ostać. Lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przywołać, a tłum ludzi siedział wokół niego. Gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie, odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła niego rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. I znów począł nauczać na jeziorze. I zebrało się wokół niego tak bardzo wiele ludzi, że aż wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a rzesze stały na brzegu jeziora. I nauczył wiele w przypowieściach i mówił nauczając, słuchajcie, oto się chce wyszedł siać. Gdy siał, jedno ziarno padło koło drogi, nadleciały ptaki i wydziobały je, inne padło na grunt skalisty. Nie miało wiele ziemi. Zeszło też zaraz, bo gleba nie była głęboka, lecz z nastaniem słońca zostało przypalone i nie mając korzenia wyschło. Inne z kolei padły na między ciernie, które wyrosły, szybko zagłuszyły je i nie wydało żadnego owocu. Inne wreszcie padły na ziemię dobrą. Zeszły, wyrosły i wydały plon. Jedne 30-krotne, inne 60-krotne, a inne 100-krotne. I powiedział, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Tajemnica Królestwa Boga. A kiedy znalazł się sam, zapytał jego uczniowie razem z 12, doznaczył te przypowieści, a on powiedział do nich, wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego, lecz dla tych, którzy są spoza waszego grona, wszystko dokonuje się w przypowieściach, tak aby patrzyli oczyma, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie słyszeli i żeby nie nawrócili się i nie była im wydana tajemnica. Siewca sieje słowo, a oto są ci posiani na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między cierni. To są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne rządy wciskają się i zagłuszają słowo, tak, że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Mówił im dalej. Czy po to wznosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im, uważajcie na to, czego słuchacie,
taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma. Mówił dalej. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasiennie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko, kłosie. A gdy stan zboże na to pozwala, zaraz zapuszcza się, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Pewnego dnia, kiedy zapadł wieczór, mówi do nich. Przeprawił się na drugą stronę, zestawiwszy na stół, biorą go tak, jakby był w łodzi. A także inne łodzie płynęły z nim. Wtem zerwała się gwałtowna wichura i fale wdzierały się do łodzi, tak, że łódź napełniała się już wodą. On zaś spał na rufie w łodzi, na deskówku. I budzą go i mówią mu, nauczycielu, nie obchodzi cię to, że giniemy? A on się budzi, zgromił wiatr i powiedział morzu, milcz, uspokój się. Wicher ustał i nastała wielka cisza. I powiedział im, czemuście tacy bojaźliwi? Jeszcze nie macie wiary? I zdjął ich wielki strach i mówili jedni do drugich. Kimże on jest, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Z Ewangelii świętego Marka. Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazenczyków. Gdy wyszedł z łodzi, zaraz wyszedł naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach, nikt już nawet łańcuchem nie mógł go związać. Często bowiem nakładano mu pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał. I nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą w grobowcach i po górach krzyczał i tłukł się kamieniami. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i zawołał w niebo głosy. Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie. Powiedział mu bowiem, wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go, jak Ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, bo nas jest wielu. I zaczął prosić go usilnie, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosiły go więc złe duchy, poślij nas w świnie, żebyśmy mogli w nie wejść. I pozwolił im. Tak wyszedłszy, duchy nieczyste weszły w świnie. A trzoda około 2000 ruszała pędem po urwistym zboczu do jeziora i potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli o tym w mieście i po osiedlach. A ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadł do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł przy nim zostać. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego, wracaj do domu, do swoich i opowiedz im wszystko, co Pan Ci uczynił i jak ulitował się nad Tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus mu uczynił, a wszyscy się dziwili. Ta cierpiąca na krwotok. Gdy Jezus przetrawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg,
zebrał się wielki tłum wokół niego, a on jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu między tłumem i dotknęła jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Córka Jaira. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, wierz tylko. Nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia przebył i rzekł do nich: czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę, dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talitha kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Odrzucenie Jezusa w Nazarecie. Następnie odszedł stamtąd i udał się do swojego rodzinnego miasta, a jego uczniowie szli za nim. W szabat zaczął nauczać w synagodze. Wielu słuchających go dziwiło się i mówiło: skądże to ma? Co to za mądrość została mu dana? I takich nadzwyczajnych cudów dokonuje. Czy nie jest on cieślą synem Maryi, a bratem Jakuba, Jozeasa, Judy i Szymona? A jego siostry czy nie mieszkają tutaj wśród nas? I powątpiewali w niego. A Jezus powiedział do nich: tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i we własnej rodzinie prorok może być taki lekceważony. I nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko kilku chorych uzdrowił, kładąc na nich ręce. Dziwił się też niedowiarstwu. Potem oto obchodził okoliczne wsie i nauczał. Misja 12. Potem przywołał do siebie 12 i zaczął ich rozsyłać po dwóch. Dał im władzę nad duchami nieczystymi. Nakazał też, aby niczego nie zabierali w drogę, prócz łaski,
ani chleba, ani torby podróżnej, ani pieniędzy. Włóżcie na nogi sandały, ale dwóch ubrań nie zakładajcie, mówił do nich. Gdziekolwiek wejdziecie do domu, zatrzymajcie się tam, aż do czasu, gdy będziecie opuszczać to miejsce. Jeśli w jakiejś miejscowości was nie przyjmą i nie chcą was słuchać, wyjdźcie stamtąd i strząśnijcie pył z waszych nóg na świadectwo dla nich. Oni poszli więc i wezwali do nawrócenia. Wyrzucili wiele demonów i namaścili olejem wielu chorych, przywracając im zdrowie. Śmierć Jana Chrzciciela. Również król Herod o nim usłyszał, bo jego imię stało się sławne, mówiono. Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego cuda dzieją się przez niego. Inni mówili, że jest Eliaszem. Jeszcze inni, że to prorok, podobnie jak jeden z dawnych proroków. Gdy to usłyszał Herod, mówił: to Jan, którego kazałem ściąć, z martwych wstał. Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i wtrącić go do więzienia. Zrobił to z powodu Herodiady, z którą się ożenił, choć była ona żoną jego brata Filipa. Jan bowiem wyrzucał Herodowi: nie wolno ci mieć żony twojego brata. Z tego powodu Herodiana nienawidziła Jana i chciała go zabić, ale nie mogła. Herod bowiem liczył się z Janem, wiedząc, że był on człowiekiem sprawiedliwym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go słuchał, odczuwał niepokój, a jednak słuchał go chętnie. Stosowana chwila nadeszła wtedy, gdy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę dla dostojników, dowódców, wojskowych i ważnych osób z Galilei. Kiedy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i gościom. Król powiedział do niej: proś mnie o co chcesz, a dam ci. I przysiągł jej: dam ci, czego tylko zażądasz, nawet połowę królestwa mojego. Ona wyszła i zapytała matkę, czego mam żądać? A ta powiedziała: głowy Jana Chrzciciela. Zaraz też wróciła do króla i powiedziała: chcę, żebyś mi natychmiast dał na półmisku głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król bardzo, ale ze względu na przysięgę i gości nie chciał jej odmówić. Zaraz też posłał kata, aby przyniósł głowę Jana. Ten poszedł i w więzieniu ściął mu głowę. Potem przyniósł ją na półmisku i podał dziewczynie, a ona oddała ją swojej matce. Kiedy uczniowie do Jana dowiedzieli się o tym, przyszli i zabrali jego zwłoki i złożyli w grobie. Powrót apostołów, pierwsze rozmnożenie chleba. Wtedy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wsiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. A gdy pora była już późna, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowie, a pora już późna. Odpraw ich, niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. Lecz on im odpowiedział: wydajcie im jeść. Rzekli mu: mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba, żeby dać im jeść? On ich spytał: ile macie chlebu? Idźcie, zobaczcie. Gdy się upewnili, rzekli: 5 i 2 ryby.
Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie i rozłożyli się gromada przy gromadzie po 150, a wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał na niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by podawali im także 2 ryby, rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do syta i zebrali jeszcze 12 pełnych koszów ułomków i resztek z ryb, a tych, którzy jedli, było 5000 mężczyzn. Jezus kroczy po jeziorze. Zaraz też przynawił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, do Betsajdy, zanim sam odprawi tłum. Rozstawszy się więc z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a on sam jeden na lądzie. Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około 4 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. I chciał ich minąć. Oni zaś, gdy go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa i zaczęli krzyczeć. Widzieli go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz on zaraz przemówił do nich. Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Wtedy oni tym bardziej zdumieli się w duszy. Nie zrozumieli bowiem zajścia z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały. Uzdrowienia w ziemi Genezaret. Gdy się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na nożach chorych, tam, gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby ci choć frędzli u jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 7. Znaleźli się u niego razem faryzeusze oraz kilku spośród uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zobaczyli, jak niektórzy z jego uczniów nieczystymi, to znaczy nieumytymi przed pewnymi brali chleb i jedli. Faryzeusze, bowiem i w ogóle wszyscy Żydzi, nie zasiadają do jedzenia, iż przedtem nie umieją sobie dokładnie rąk. Podobnie, gdy wracają z rynku, nie jedzą, dopóki nie obmyją. Jest zresztą wiele innych zwyczajów, które przyjęli po to, by ich przestrzegać, jak na przykład obmywanie kielichów, dzbanów i naczyń miedzianych. Zapytali go wtedy faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego uczniowie twoi nie przestrzegają zwyczajów ojców, nie zasiadają do jedzenia z nieumytymi rękami. A on powiedział na to, obłudnicy, słusznie prorokował o was Izajasz, napisane jest moją u niego. Lud ten czyni wargami, ale swym sercem jest daleko ode mnie. Na próżno bowiem cześć mi oddają, głosząc, które są ludzkimi na zakazaniami. Zaniedbawszy przykazanie Boże, troszczę się o przestrzeganie zwyczajów ludzkich. Omywacie dzbany, kielichy i czynicie wiele innych podobnych rzeczy. I powiedział im nadto, dobrze potraficie odpowiedzieć przykazanie Boże po to, aby zachować wasze zwyczaje. A przecież Mojżesz powiedział, czcij ojca twego i matkę twoją, oraz niech zginie ten, kto złożyczy ojcu w matce. A wy macie, jeśli ktoś powie ojcu w matce korban, co oznacza, że dalej już został złożone to, co ci się należy ode mnie. Nie pozwalajcie już mi więcej zrobić dla ojca lub matki. I tak zlekceważycie sobie Słowo Boże, skutek zwyczaju, które przekazali sami sobie. Czynicie zresztą wiele innych podobnych rzeczy, a potem znów przywołał do siebie rzeszy ludzi i powiedział im, słuchajcie wszyscy i zechciejcie zrozumieć, nie czyni człowieka nieczystym to, co wchodzi do niej z zewnątrz, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy przyszedł do ludzi do domu, jego uczniowie pytali o znaczenie tej przypowieści, a on rzekł do nich, tak więc nawet i wy nie rozumiecie, nie wiecie, że nie może uczynić człowieka nieczystym to, co wchodzi do niej z zewnątrz, gdyż nie przenika aż do jego serca,
ale dostaje się do żołądka, a potem już wydalany jest na zewnątrz. W ten sposób uznał wszystko, co się je, za czyste. I mówił także, nieczystym czyni człowieka to, co za dzień wychodzi. Z zewnątrz bowiem z serca ludzkiego pochodzi złe myśli, nierząd, kradzieży, zabójstwa, cudzołóstwo, chciwość, złośliwość, postęp, wyłudzanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszelkie to zło z zewnątrz pochodzi i ono właśnie czyni człowieka nieczystym. Syrofenicjanka. A wyruszywszy stamtąd, udał się w granicę Tyru i Sydonu. Kiedy zaś wstąpił do pewnego domu, chciał, żeby nikt o nim nie wiedział, lecz nie był w stanie się ukryć. Zaraz bowiem dowiedziała się o nim kobieta, której córka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła mu do nóg, a była to poganka, syrofenicjanka z pochodzenia, i prosiła, żeby wrzucił złe duchy z jej córki. A on jej powiedział, niech wpierw najedzą się dzieci, byłoby przecież niesprawiedliwe zabierać chleb dzieciom i rzucać go psom. Wtedy on odrzekł, tak, panie, ale przecież jeszcze nie ta żyją się pod stołem okruszonami z tego, co jedzą dzieci. I powiedział jej, dlatego, żeś to powiedziała, idź, zły duch wyszedł z twojej córki. Ucza zwróciła do domu i została dziewczynkę leżącą na łóżku, ale zły duch już z niej wyszedł. Uzdrowienie głuchoniemego. A potem wyszedł z granicy Tyru, przeszedł Sydon i poprzez środek krainy Dekapolu przybył na jezioro Galilejskie. Wtedy przyprowadzono głuchoniemego, prosząc, by włożył na nim rękę, a on, wziąwszy go na bok od tłumu, włożył palec w jego uszy i dotknął śliną jego języka. Potem zaś spojrzawszy w niebo, westchnął i powiedział do niego, Eftcha, to znaczy otwórz się. I natychmiast otworzyły się jego uszy i rozwiały się więzy jego języka. Też tak też mógł prowadzić prawnie mówić. A Jezus nakazał im, żeby nikomu nic o tym nie mówili. Lecz im bardziej im nakazywał, tym więcej oni to rozgłaszali. Pełni zdziwienia mówili, wszystko dobrze uczynił, sprawił, że głusi słyszą, nie wiem, przywrócił mowę. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 8, wersety od 1 do 26. W tym czasie, gdy znowu zebrał się wielki tłum i nie mieli co jeść, przywołał uczniów i rzekł im, żal mi tego ludu, przecież już 3 dni nie odstępują mnie, a nie mają co jeść. Lecz jeśli ich opuszczę do domu głodnych, drodzy upadną z sił, bo niektórzy z nich przybyli z daleka. Uczniowie odpowiedzieli, jak to na pustkowiu nakarmić ich chlebem? Zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli, 7. I kazał ludowi usiąść na ziemi. Wziął 7 chlebów, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i dawał swoim uczniom, aby je rozdawali. I rozdali ludowi. Mieli też kilka rybek. Odmówił nad nimi modlitwę uwielbienia i polecił je również rozdać. Najedli się do syta, a resztę, które pozostały, zebrano 7 koszy. Było tam prawie 4000 ludzi. Potem ich odesłał, a sam wsiadł z uczniami do łodzi i popłynął w okolice Dalmanuty. Wtedy wystąpili faryzeusze i zaczęli z nim dyskutować. Chcąc wystawić go na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On westchnął głęboko i powiedział, dlaczego to pokolenie domaga się znaku? Zapewniam was, temu pokoleniu nie będzie dany żaden znak. Zostawiając ich znowu, wsiadł do łodzi i odpłynął na drugi brzeg. Uczniowie zapomnieli zabrać ze sobą chleba i mieli w łodzi tylko 1 bochenek. Wtedy im nakazał, bądźcie czujni, unikajcie zakwasu faryzeuszów i zakwasu Heroda. Oni tymczasem rozmawiali między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus zauważył to i rzekł do nich. Dlaczego rozmawiacie o tym, że nie macie chleba? Czemu wciąż nie rozumiecie i nie pojmujecie? Wasze serca są aż tak zatwardziałe. Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. Czy nie pamiętacie już, ile zebraliście koszy pełnych ułomków? Kiedy połamałem 5 chlebów dla 5000, powiedzieli mu 12.
A gdy rozdałem 7 chlebów pomiędzy 4000, ile zebraliście koszy pełnych ułomków? Powiedzieli 7 i mówił im: jeszcze nie rozumiecie? Potem przyszli do Betsajdy. Tam przyprowadzili do niego niewidomego i prosili, aby go dotknąć. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: czy coś widzisz? Niewidomy, rozglądając się, powiedział: widzę ludzi, jakbym patrzył na drzewa chodzące. Ponownie położył ręce na jego oczy. Wtedy niewidomy całkowicie odzyskał wzrok. Został uzdrowiony i wszystko widział wyraźnie. Jezus odesłał go do domu, mówiąc: tylko do wsi nie wchodź. Ewangelia do Marka, rozdział 8, od 27 do 38. I poszedł Jezus z uczniami do wsi pod Cezarą Filipową. W drodze pytał swoich uczniów: za kogo ludzie mnie mają? On zaś odpowiedział: za Jana Chrzciciela, a inni za Eliasza, a jeszcze inni za jednego z proroków. A on pytał ich znowu: a wy za kogo mnie macie? Piotr mu odpowiedział: ty jesteś Mesjasz. I przykazał im surowo, aby o nim nikomu nie mówili. I zaczął ich nauczać: trzeba, aby Syn Człowieczy wiele cierpiał, został odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i nauczycieli Pisma, został zabity i po 3 dniach zmartwychwstał. Mówił o tym otwarcie, a Piotr, wziąwszy go na bok, zaczął go storfować. On zaś odwrócił się, a zobaczywszy uczniów, skracił ostro Piotra: zejdź mi z oczu, kusicielu, bo myślisz po ludzku, a nie po Bożemu. A przywiosłszy tłum ze swoimi uczniami, powiedział: kto chce iść ze mną, niech wyrzeknie się siebie, weźmie krzyż i postępuje jak ja. Kto chciałby zachować swoje życie, straci je. A kto straciłby swoje życie dla mnie i dla Ewangelii, zachowaj je. Bo cóż pomoże człowiekowi, że cały świat zdobędzie, jeśli życie straci? Bo czegoś by człowiek nie oddał za swoje życie. Kto by się wstydził mnie i moich słów, tym wiarłomni grzeszni pokolenia, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, kiedy przejdzie z chwale swego Ojca ze świętymi aniołami. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 9. Mówił im także: zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zeznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Przemienienie Jezusa. Po 6 dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. Przyjście Eliasza. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. I pytali go: czemu uczeni w piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz? A on rzekł im: istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym, ma on wiele cierpieć i być wzgardzony. Otóż mówię wam, Eliasz już przyszedł i postąpili z nim tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane. Uzdrowienie epileptyka. Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali go. On ich zapytał: o czym rozprawialiście z nimi?
Jeden z tłumu odpowiedział mu: Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. Ten gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, skrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. Odpowiadając im, Jezus rzekł: O plemię niewierne, jak długo mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie go do mnie. I przywiedli go do niego. Na widok Jezusa duch zaraz zaczął miotać chłopcem, tak, że upadł na ziemi i tarzał się z pianą w ustach. Jezus zapytał ojca: Od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś odrzekł: Od dzieciństwa. I często wyrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus mu odrzekł: Jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Zaraz ojciec chłopca zawołał: Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu. A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i więcej w niego nie wchodź. A ten krzyknął i wyszedł, silnie nim miotając. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy. Także wielu mówiło: On umarł. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. A gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali go na osobności: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Powiedział im: Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. Druga zapowiedź męki i zmartwychwstania. Po wyjściu stamtąd przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Spór o pierwszeństwo. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i obwiąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. W imię Jezusa. Wtedy rzekł do niego Jan: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Zgorszenie. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wyrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wydłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól, lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Ewangelia według świętego Marka, podróż do Jerozolimy, rozdział 10. Nierozerwalność małżeństwa. Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili do niego faryzeusze i chcąc go wystawić na próbę, pytali go: Czy wolno mężowi oddać żonę? Odpowiadając, zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił mi napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich:
przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przekazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A jak już nie dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze zapytali go to. Powiedział im, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. Jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Jezus błogosławi dzieci. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął. Lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Bogaty młodzieniec, gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazanie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. On mu rzekł, nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu, jednego ci brakuje, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Niebezpieczeństwo bogactwa. Wówczas Jezus spojrzał wkoło i rzekł do swoich uczniów. Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na jego słowa. Lecz Jezus powtórnie rzekł im. Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność? Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdziwili i mówili między sobą, któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł. U ludzi to niemożliwe, ale u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Nagroda za dobrowolne ubóstwo. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział. Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól. Z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól. Wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Trzecia zapowiedź męki i zmartwychwstania. A kiedy byli w drodze zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich tak, że się zdziwili. Ci zaś, którzy szli za nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z niego szydzić. Oplują go, ubiczują i zabiją. Po trzech dniach zmartwychwstanie. Synowie Zebedeusza. Wtedy zbliżyli się do niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan. Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. On zapytał ich, co chcecie, abym wam uczynił?
Oni rzekli mu: daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: kielich, który ja mam pić, pić będziecie. I chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie, jednak należy dać miejsce w mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało ono przygotowane. Przełożeństwo służbą. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, zaczęły już oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę, nie będziecie między wami. Lecz kto tak pomiędzy wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto będzie chciał się stać pierwszy, między wami nie będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Uwiedziony pod Jerychą. Tak przyszli do Jerycha, gdy wraz z uczniami pod sporym płynem chodził do Jerycha. Niewidomy, że brat Bartymeusz, syn Tymeteusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało do Niego, żeby umilkł, lecz On jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie Go. Przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła Cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbi, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Gdy zbliżali się do Jerozolimy, do Betfagi i Betanii na Górze Oliwnej posłał dwóch spośród swych uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje, zaraz odeślę tu z powrotem. Poszli i znaleźli ośle przywiązane do drzwi z zewnątrz na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich, co to ma znaczyć, że odwiązujecie ośle. Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił, i pozwolili im. Przyprowadzili więc ośle do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze. On wsiadł na nie. Wielu zasłabł swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach, a ci, którzy go poprzedzali i którzy szli za nim, wołali: Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, który przychodzi. Hosanna na wysokościach. Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, odczuł głód. A widząc z daleka drzewo figowe okryte liśćmi, poszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic oprócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niech już nikt nigdy nie zje owocu z ciebie. Słyszeli to jego uczniowie i przynieśli i przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali świątyni, bo wywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, i nie pozwolił, żeby to przeniósł sprzęt, jak i przez świątynię. Potem uczył i mówiąc, że z niej jest zapisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskini zbójców. Doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, i szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, i stał tam tłum i zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe, uschłe od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, drzewo figowe, które się przechnął, uschło. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zapraszam
Zaprawdę powiadam wam, kto powiedzy w górę, podnieś się, wyrzuć się może, a nie wątpi duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko o co w modlitwie prosicie, śnieje się wam, tylko wierzcie i otrzymacie. A kiedy wstajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko mu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach i starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli. Sprawa podatku. Posłali natomiast do niego kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli pochwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiem, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. I wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego. Sprawa zmartwychwstania. Potem przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przypisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci i siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną, bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie? Nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych staną, to nie czytaliście w Księdze Mojżesza, że tam, gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 12. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. I rzekł do niego uczony w piśmie: Dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego, i że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego. To znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: Niedaleki jesteś od Królestwa Bożego i nikt nie śmiał go już więcej pytać. A Jezus, nauczając w świątyni, odezwał się i rzekł: Jakże uczeni w Piśmie mogą mówić, że Chrystus jest synem Dawida?
Wszak sam Dawid powiedział Duchu Świętym, rzekł do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem stóp Twoich. Sam Dawid nazywa go Panem, skądże jest jego synem? A wielkie mnóstwo ludu chętnie go słuchało i mówił w nauczaniu swoim, wystrzegajcie się uczonych w piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na rękach i pierwsze krzesła w synagogach i pierwsze miejsca na ucztach, którzy pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą, tych spotka szczególnie surowy wyrok. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa, wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im, zaprawdę, powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali, bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 13, werset od 1 do 13. Gdy wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów, nauczycielu, patrz co za kamień i jakie budowle. Jezus mu odpowiedział, widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciwko świątyni, pytali go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej. Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać. Wówczas Jezus zaczął im mówić, strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będzie mówić, ja jestem, i wielu w błąd wprowadzą. Kiedy więc usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych, nie trwóżcie się, to się musi stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. Będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie klęska głodu. To jest początek boleści. A wy miejcie się na baczności. Wydawać was będą sądom i w synagogach. Będą was chastać. Nawet przed namiestnikami i królami stać będziecie z mego powodu. Na świadectwo dla nich. Lecz najpierw musi być głośno Ewangelia wszystkim narodom. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przed tym, co macie mówić, ale mówić to, co wam w owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty. Brat wyda brata na śmierć i ojca swego. Powstaną dzieci przeciwko rodzicom i o śmierć ich przyprawią. I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
A gdy ujrzycie ją, ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna. Kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie wschodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. A módlcie się, żeby to nie przypadło w zimie. Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie. I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał, ale skrócił te dni z powodu wybranych, których sobie obrał. I wtedy, jeśli by wam kto powiedział, oto tu jest Mesjasz, oto tam, nie wierzcie, powstaną fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby prowadzić w błąd, jeśli to możliwe, wybranych, wy przeto uważajcie, wszystko wam przepowiem. W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo, kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowo moje nie przeminie. Ale słowa moje nie przeminą. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom. Starannie o wszystko każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie,
Więc bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie z wieczora. Czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem, by niespodzianie przyszedł, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię? Mówię wam, czuwajcie. Z Ewangelii świętego Marka. Pascha i święto Wrzeszników były za dwa dni. Arcykapłani uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby Jezusa postępem ująć i zabić. Lecz mówili, tylko nie w święto, żeby nie było zburzenia między ludem. A gdy Jezus był w Betanii w domu Szymona Trędowatego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą, po co to marnowanie olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za 300 był denarów i rozdać je ubogim. I przeciw niej szemrali. Lecz Jezus rzekł, zostawcie ją. Czemu? Sprawiacie jej przykrość. Spełniła dobry uczynek względem mnie, bo ubogich zawsze macie u siebie, a kiedy zechcecie, możecie ich dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła, już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również na niej pamiątką opowiadać o tym, co uczyniła. Wtedy Judasz Iskariota, jeden z 12, podszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. Gdy to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Oddał, szukał dogodnej sposobności, jak by go wydać. Pierwszy dzień wrześników, kiedy ofiarowano pasę, zapytali Jezusa uczniowie, gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali ci spożywanie paschy. I posłał dwóch spośród swoich uczniów tym poleceniem. Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim. I tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi. Nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą i słabą, gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko tak, jak im powiedział i przygotowali paschę. Stanie wieczoru przyszedł tam razem z 12. A gdy zajęli miejsce jedni, Jezus szedł. Zaprawdę powiadam wam, jeden z was nie wyda, ten, który jest ze mną. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim. Czyżby ja? On rzekł. Jeden z 12, ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane. Lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. A gdy jedni wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał mi mówiąc, bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej, a Jezus im rzekł, wszyscy zwątpicie we mnie, jest bowiem napisane, uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei. Na to rzekł Piotr, choćby wszyscy zwątpili, to na pewno nie ja, odpowiedział mu Jezus. Zaprawdę powiadam ci,
dziś tej nocy, zanim kogut dwa razy zabije, ty trzy razy mnie się zawrzesz. Lecz on ten bardziej zapewniał. Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wybrę się ciebie. Wszyscy zresztą tak samo mówili. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 14, werset 32-72. A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, ja tymczasem się pomodlę. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę. I rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, wypowiadając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były zmorzone snem i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć, nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto blisko jest mój zdrajca. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z 12, a z nim zgraja z mieczami i kijami, wysłana przez arcykapłanów uczonych w piśmie i starszych. A zdrajca dał im taki znak: ten, którego pocałuję, to właśnie on. Chwyćcie go i wyprowadźcie ostrożnie. Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa i rzekł: Rabbi, i pocałował go. Tamci zaś rzucili się na niego i pochwycili go. A jeden z tych, którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich: wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby mnie pojmać. Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pochwyciliście mnie. Muszą się jednak wypełnić pisma. Wtedy opuścili go wszyscy i uciekli, a pewien młodzieniec szedł za nim, odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i uciekł od nich na bok. A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani starsi uczeni w piśmie. Piotr zaś szedł za nim w oddali aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić, lecz nie znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznawali fałszywie przeciw niemu. Myśmy słyszeli, jak on mówił: ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu 3 dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Lecz i tu ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie? Lecz on milczał i nic nie odpowiadał. Najwyższy kapłan zapytał go ponownie: czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Jezus odpowiedział:
ja jestem, a ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: na cóż nam jeszcze trzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Ja wam się zdaję? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na niego, zakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili: prorokuj. Także słudzy bili go pięściami po twarzy. Kiedy Piotr był na dole, na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra grzejącego się przy ogniu, przypatrzyła mu się i rzekła: i ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem? Lecz on zaprzeczył, mówiąc: nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, ujrzawszy go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: to jest jeden z nich. A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: na pewno jesteś jednym z nich, jesteś także Galilejczykiem. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka, o którym mówicie. I zaraz powtórnie zapiał kogut. Wspomniał Piotr na te słowa, które mu powiedział Jezus: pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy mnie się wyprzesz. I wybuchnął płaczem. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 15. Jezus przed Piłatem. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi uczonymi w piśmie powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali go Piłatowi. Piłat zapytał go: czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżyli go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał: nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus nic nie odpowiedział, także Piłat się zdziwił. Jezus odrzucony przez swój naród. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali, a był tam jeden zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie rozbojów. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze dla nich czynił. Piłat im odpowiedział: jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: ukrzyżuj go. Piłat odparł: a cóż złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli:
wstań z krzyża i wybaw sam siebie. Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w piśmie, mówili: innych wybawił, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. Leżyli go także ci, którzy z nim byli ukrzyżowani. Zgon Jezusa. A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy wraz ze stojącymi obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i nasączywszy gąbkę octem, umieścił na trzcinie i dawał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. Po zgonie Jezusa. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł: istotnie, ten człowiek był Synem Bożym. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka między innymi: Maria Magdalena, Maria matka Jakuba Mniejszego i Józefa oraz Salomona. Były to, kiedy przybywał w Galilei, towarzyszyły mu i usługiwały. I było wiele innych, którzy razem z nich przyszli do Jerozolimy. Złożenie Jezusa do grobu. Już pod wieczór, ponieważ było przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł Józef z Arymatei, szanowany członek Rady, który również wyczekiwał Królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i zapytał go, jak dawno umarł. Upewniony przez setnika, wydał ciało Jezusa Józefowi. Ten kupił płótno, zdjął Jezusa z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale przed wejściem do grobu. Zatoczył kamień, a Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie go złożono. Kiedy minął szabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome kupiły wonności, aby skropić nimi Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, przychodzą do grobu, kiedy wzeszło słońce, i mówiły między sobą: kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Podniósłszy oczy, widzą, że kamień jest odsunięty, a był bardzo wielki. Kiedy weszły do grobu, zobaczyły młodzieńca siedzącego po prawej stronie i odzianego w białą szatę, i strach je ogarnął. A on im mówi: nie bójcie się, szukacie Jezusa Nazarejczyka, którego ukrzyżowano? Zmartwychwstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go położyli. Ale idźcie powiedzieć jego uczniom i Piotrowi: idzie przed wami do Galilei, tam go zobaczycie, jak wam powiedział. Wyszedłszy, uciekły od grobu, bo ogarnął je strach i przerażenie. Nikomu nic nie powiedziały, bo się bały. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 16, werset od 9 do 20. Po swoim zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem, w pierwszy dzień po szabacie, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której kiedyś wyrzucił 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to jego uczniom, pogrążonym w smutku i płaczu. Lecz oni, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli uwierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwóm z nich, kiedy szli na wieś. Oni również powrócili i oznajmili to pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. Wreszcie ukazał się 11, gdy byli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i zatwardziałość serca, bo nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie wierzy, ten się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć. W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami.
węże będą brać do rąk i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Oni zaś rozeszli się i przepowiadali Ewangelię wszędzie. A Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.